Chciałam się podzielić świadectwem uzdrowienia, dość nietypowym. Jakiś czas temu, to było pewnie z półtora miesiąca temu, nagle, tego samego dnia, poczułam, że boli mnie tutaj kostka u lewej ręki i stopa. I pod stopą wyczułam taki guzek. Wtedy nie sprawdziłam, co to jest, ale to było bardzo boleśne, nie mogłam w ogóle chodzić. A kostka, po prostu wróciły do mnie jakieś zmiany reumatyczne, dokładnie. I to się stało tak na raz. I wcześniej przerobiłam pewną piosenkę i chcę wam ją zaśpiewać, ponieważ to świadectwo ma związek z tym piosenką. Będzie głośno. Stań do walki dziś i nie ignoruj wroga, choć pokonany nadal może gryźć. Niech nie podejdzie cię, dziś mu przeciwstaw się, wiedz, że on jest jedynie zły, więc dobij go, dobij go, nie toleruj dłużej, dobij go, niech szczeźnie z bandą swą, niech wie, kto rządzi tu, że w tobie wielki Bóg, niech cicha mnie bruździ już, więc dobij go, nie dla niego litość, niech wie, że panujesz tu. Okazało się, że diabeł to jest frajer, już dawno przegrał wojnę, którą wszczął. Choć teraz kłamie ci, to spod stóp twoich dziś nie może tobie zrobić nic, więc dobij go, nie toleruj dłużej, dobij go, niech szczeźnie z bandą swą. Niech wie, kto rządzi tu, że w tobie wielki Bóg, niech cicha mnie bruździ już, więc dobij go. No i wiecie. Napisałam tę piosenkę i sobie śpiewałyśmy z moją córką. Ona ma świetny głos. I słuchajcie, chodziłam z tym i z tym. Oczywiście zgromiłam to, tak? Odpychałam to. I w pewnym momencie, jakieś 3 tygodnie temu, Agatka, rozpalona ogniem, powiedziała, chcę dzisiaj z was wypędzić wszystkie demony. I powiedziała o duchu chromym. I wtedy wyszłam do modlitwy. Ona pomodliła się o mnie i myślałam, że sprawa załatwiona. Następnego dnia nadal to bolało, tak? Nadal to odpychałam. Ale wiecie, ja nie miałam nienawiści do tego. Po prostu nie miałam do tego nienawiści. I kolejny dzień nastał i ja się budzę ze słowami swojej piosenki. Duch Święty po prostu, jak ja mam umysł otwarty, tak? Uśpiony, zaczął mi mówić, stań do walki dziś i nie ignoruj wroga. Poszłam do łazienki i z prawdziwą nienawiścią uderzyłam w ogóle w to. I nie wiem, chodziłam chyba przez cały dzień i dopiero na koniec dnia zorientowałam się, że w ogóle mogę chodzić. Że nic mnie nie uwiera, nic mnie nie boli. To był bardzo duży ból i bardzo wystająca ta gulka. Później sobie sprawdziłam, że to jakiś włóknak stopy. I to się operuje i tak dalej, i tak dalej. I mówię to świadectwo, bo zdałam sobie sprawę, jaką postawę musimy mieć w momencie, kiedy uderzamy w dzieła diabelskie. Mamy być jak w ogóle obrzydzeni tym. To tak, jakbym tolerowała, że chodzi po mnie jakiś obrzydliwy pająk i nie strząsnęła go, tylko wytrzymywała, że on jakoś tam sobie chodził. Być może, nie wiem, w ogniu mojej miłości gdzieś tam mi zejdzie, tak? Tak jak, nie wiem, czasami pająka się brzydziłam i go suszarką tam traktowałam, nie? Ale to tak ma nie być. To tak ma nie być. Mamy go dobić i nie tolerować, tak? I nie mieć żadnej litości i mieć po prostu obrzydzenie. Obrzydzenie do dzieł diabelskich. I dzisiaj wyszłam do modlitwy, bo dużo siedzę przy komputerze. I pojawił mi się problem ze wzrokiem.
Ja to oczywiście gromię, ja to odsuwam, ogłaszam uzdrowienie przez krew Jezusa Chrystusa, ale stwierdziłam, że nie będę zatrzymywała się jakby w takim dziwnym miejscu, że już to mam, znaczy ja wiem, że to mam, tak? Ale że już doświadczam i dlatego nie wyjdę, tak? Ja chcę to dobić każdą porcją namaszczenia po prostu. Amen.